Dosłownie kilka godzin temu do gry Brawl Stars została dodana nowa aktualizacja, a wraz z tą aktualizacją do gry zostały dodane pakiet kolekcjonera Colta z hiperdoładowaniem. Tutaj wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka, który zgarnia skin do Rodeo Hanka. A dzisiaj do rozdania dla was mam, moi kochani, kod PSC o wartości 50 zł oraz skin do Rodeo Hanka. Chciałbyś wziąć udział? Klikaj pierwszy link w opisie, potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars, wtedy odpali ci się gierka i przy okazji wskocz do sklepu i odbierz nowy mityczny Dropstar zupełnie za darmo. No i napisz w komentarzu, co mitycznego udało ci się trafić. Hello, hello, hello! Jak to mówi Rose, a moi kochani, jesteśmy już na moim oficjalnym koncie i na samym początku sprawdźmy, co to za komunikat widnieje w prawym górnym rogu. Uwaga, odebrane. Darowizna odznaka z przebraniami. Bibi Herowska i Tara Uliczny Ninja, odbierz. Wow, okej, okay. Mamy nowe jakieś fajne emoteczki, dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że każdy z was już odebrał podarunek odznaka, kod, który trzeba było zeskanować podczas Brawl Talka. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, no to obejrzyj mój film. Trzy filmy do tyłu jakoś, jak omawialiśmy Brawl Talk. Wchodzimy do sklepiku i zobaczmy, co my tutaj mamy. Pakiet kolekcjonera Colta. Okej, wymagany poziom Colta na poziomie 11, czyli będziemy musieli podnieść Colta na 11 poziom, ale na początku odbierzmy mityczny Dropstar. Uwaga. Lecimy. Raz, dwa, trzy. Buu! I co? I jajco. Moje konto po prostu jest za dobre, żeby coś fajnego wypadło. Mamy też tutaj mityczny jackpot. Odbieramy, czy coś jeszcze jest ciekawego w sklepie. Pamiętajcie, żeby mieć aktywny kodzik Farel w sklepie, jeżeli będziecie coś kupowali. Dziękuję każdemu za wsparcie i moi drodzy, w tym momencie chciałem przeprosić wszystkich klubowiczów. Kilka tygodni temu się wydarzyła taka sytuacja, gdzie starszy członek klanu, no niestety, pousuwał wszystkich klanowiczów. Więc jeżeli oglądasz ten film, a kiedyś byłeś w moim klanie i masz 30 tysięcy puszek, zapraszam cię do mojego klanu. Aktualnie jest 15 slotów na 30 i od razu chciałem wam powiedzieć, moi drodzy widzowie, jestem osobą w życiu, która jest często zajęta różnymi rzeczami. Gram w Brawl Stars tylko wtedy, kiedy mogę. Jeżeli nie gram w Brawl Stars, no to nie sugerujcie się tym, że klan na przykład jest martwy czy coś, bo ja jestem cały czas w Brawl Stars, nagrywam odcinki i zapraszam każdego wytrwałego, który chce być w moim klubie, budować fajną społeczność. Poszukuję też osoby, której zaufam, że mogę tutaj zarządzać tym klubem. Zapraszam każdego chętnego. No i oczywiście zrobimy tak, że mamy na przykład Antka online miesiąc temu. Profil, no niestety, ale panie Antku, musi pan wylecieć. Profil. Wyrzuć. Profil. Wyrzuć. Więc kilka graczy zostało wyrzuconych. Czy ktoś jeszcze jest miesiąc temu aktywny? No nie, reszta jest aktywna. Grajcie ligi, bawcie się, niedługo aktualizacja klubów, więc kluby będą o wiele, wiele ciekawsze. Teraz skakujemy do sklepu i zacznijmy może faktycznie od Colta. Zobaczcie, 9600 monet trzeba wydać albo 784 gemy. 784 gemy to jest masa pieniędzy, więc ja sobie teraz wskoczę na samą górę. Ulepszymy go na poziom wyżej. Ulepszymy go na poziom wyżej i mamy maksymalny poziom Colta. Teraz możemy sobie wskoczyć do sklepu i kupić ten oto kozacki pakiecik. Kupujemy, 9000 golda. Tak jest, hiperdoładowanie, podwójna broń. Super atak, grad cool, jest 120% szerszy. 120% szerszy? Wow. Prędkość 30, obrażenia 30, tarcza 10. Dużo. No i emotka Colta, który się denerwuje. Kupmy sobie od razu te wyposażenie, bo się przyda. Obrażenia plus 15% i kupimy sobie kolejne wyposażenie, na przykład zwiększa liczbę użyć gadżety na bitwę o 1. Weźmy to. Gadżet weźmiemy, jeszcze srebrną kulę, no i oczywiście szybsze buty. Okej, okay, wskakujemy w emotki, wybieramy tą legendarną nową. Pyk, tak jest. No i sobie weźmy też spraya Colt. Odblokowywujemy wszystko, co my tutaj mamy i zagramy na początku starcie solo. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Lecimy, starcie solo. Okej, okay, jest Daryl. No jest kilka postaci, na które trzeba uważać, na przykład El Primo, nie? Chodź, 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 cię porobię. 200 HP mi zostało, ale ja dobiłem, nice. Nice, 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 nice. Leżysz, gościu! Nera! Piu, piu, piu! Dokładnie tak, jest Daryl, jest Daryl, jest Daryl. Trzeba uważać na niego, bo on ma ulta, ma 5 power cubesów. I on będzie silny. Będzie silny, będzie mega silny, będzie mega silny. Ale i tak będzie bity, będzie leżał, będzie płakał, widzowie. Nie trafią Spike'a z Silver Bulleta. Najgorzej. Leżysz. O kurczę, wlazłem, wlazłem w ogień, wlazłem w ogień. Muszę uciekać, muszę uciekać. 3 power cubesy tylko. Przypał totalny. Mam prawie naładowany hyper atak. Moi drodzy, ten hyper atak w sumie nie wiadomo jak dużo nie daje, bo cały czas. Ponieważ bardzo trudno jest go wbić. Dobra, mamy to. Teraz, żeby nie zmisować, włączam hyper atak i nasz ult jest o 120% szerszy. Uwaga. Hyper atak i ultimate. Było.
Było! Ale nie trafiłem! Dlaczego? Dlaczego tego nie zrobiłem? To jest naprawdę trudne, uwierzcie mi. Spróbujmy jeszcze raz, tylko tym razem pokonajmy osobę hyperatakiem, co nie? Z tym bazem się oś skrzynkę nie będę siłował, bo i tak nie mam z nim szans na blisko. Okej, 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 jest przypał. Udało mi się. Udało mi się przeżyć. Nie trafiam ultem, serio! Ach, trzeba potrenować grę Coltem chyba. Uciekam, bo on prawdopodobnie mnie już goni tutaj. O, ma 7 ten Colt? Nie trafiam go. No i mamy przypał. Dostał, dostał, ładnie, ładnie tego bula dostał, ale on dostał! Leżysz! Sorry, noob! Sorry, noob, drugi! O, tak! Porobieni, wielkie starcie, ult! No i zabrakło, znowu zabrakło! Zagrajmy jeszcze raz, tylko tym razem postarajmy się faktycznie zrobić jakiegoś takiego fajnego fraga hyper atakiem. U góry jest Doug, a my z Dagiem raczej nie będziemy walczyli na razie. I muszę też uważać mocno na krzaczki. Te dwie skrzynki to łakomy kąsek, ale tu już idzie nitka kitka. Została. Dobra, oni się klepią. Ja kroję te cuby. Bo z tego będzie przypał. Dobra, mamy to. 4 power cubesy, nie jest źle, ale muszę zacząć obijać oponentów, ponieważ bez obijania oponentów nie będzie hyper ataku. Gumowa nitka, coś pięknego. Gumowa, żelkowa nita. Uwielbiam tego skina. Kurczę, niedźwiedź. Ult, 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 padasz. Prawie mnie porobiła. Dała mi stuna i to mocnego, ale dzięki temu, że zużyłem ulta, uderzyłem w jej niedźwiedzia i w nią nabił mi się hyper atak i to całkiem sporo. Padam. Jeden strzał, hyper atak. Dobrze. Zrób to, Farel, tak jak powinno być. Jak książka pisze. Jasna! Co jest? Co jest z tym ultimate atakiem? Czemu on nie siadł tak fajnie? Rozwalił się o tą ścianę bez sensu. Nie no, widzowie, jestem zawiedziony tym ultimate atakiem teraz, co się wydarzył. Ale może mi się uda jeszcze hypera nabić raz tutaj podczas tej rozgrywki, chociaż w to wątpię. Jakbyśmy się wszyscy leczyli fajnie. Nie, nie da rady raczej. Dobra. Porobiony. Doug mnie zblokował! Ach, to było ciężkie. Dobrze, moi drodzy, teraz nam się uda wyjaśnić tutaj oponentów. Okej, jest Rosa, El Primo, Daryl. No tu może być ciężko. Więc od razu zacznijmy nabijać jak najszybciej ultimate attack. Znaczy ultimate attack. Hyper attack. Okej, porobi ta Rosa go. Tak myślałem. Okej, okej. Leżysz, Mortis! Ale przypał! Muszę zaryzykować iść po te skrzynki, wiecie? Jeżeli chcę się liczyć w tym meczu. Ryzyko. Ale jeszcze mu silver bulleta! Ha! Pad! Ale jestem dobry. Dobra, szybko, szybko, szybko. To są moje cubesy. Nie wjeżdżaj mi w nie, Daryl. Dobra, moje dwa cuby to są. Okej, jest szansa porobić chłopa hyper atakiem, bo to został Daryl. Nie trafiam, jejku, nie mam pytań. Dobra, jeszcze troszkę tylko. Nie trafiam srebrną kulą, nie wytrzymam. Nie mam już srebrnych kul, nie? Widzowie, jak coś. Pyk i ult! Cała seria! Tak jest! O to chodziło! W końcu! W końcu się udało! Gdyby to nie był Daryl, tylko jakaś postać na daleko, pewnie bym już leżał, ale jak widzicie, sam hyper atak jest mocny, ale jest bardzo trudno go wbić. Więc fajnie, że został dodany, bo uważam, że nie jest jakoś mega, mega mocno OP. Zazwyczaj mecz się prawie kończy, zanim zdążymy go użyć. No chyba, że mamy taki idealny fokus i cały czas trafiamy w przeciwników. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę. Jak obejrzeliście do samego końca, napiszcie w komentarzu sorry, noob. A my widzimy się w następnym odcinku, jak będziemy testowali hyper atak, ale do bóla. Trzymajcie się, cześć!